Cześć, witajcie na kanale Stamper Channel. Ja mnie już znacie, nazywam się Bartłomiej Kuberski, ale dzisiaj chciałem Wam przedstawić mojego gościa, Ryszard Mikołajczyk. Firma Softmaster, dokładnie. Ryszard, Softmaster, czym zajmujesz się biznesowo? Wow, Softmaster ma długi staż, ponieważ zaczynałem w 1994 roku i po studiach informatycznych ten podstawowy, pierwszy kierunek to informatyka. Mhm. To jest firma działająca czysto w IT. Ale ponieważ jestem jeszcze po technikum elektronicznym, więc tak się okazało, że ze wspólnikiem, zresztą doktorem inżynierem w elektronice, od 2004 roku działamy w branży oświetlenia LED-owego. Jesteśmy jedną z pierwszych firm, które w latach 2004-2005-2006 w zasadzie te LED-y wprowadzały. I to nie w postaci importu z Chin, którego teraz już mamy sporo. W postaci własnej polskiej produkcji, konstrukcji, które są trwałe, pewne. My się nie boimy naszym produktom dawać 5 lat gwarancji. Mhm. My się nie boimy naszych produktów instalować tam, gdzie wiadomo, że chińska taśma by po prostu padła. Mhm. I to nas wyróżnia. My oczywiście zostawiliśmy w jednej firmie czystą produkcję, tam jest ta inżynieria, którą wspólnik zarządza, natomiast Softmaster zajął się projektowaniem, dostawą i montażem już rozwiązań. Mhm. Nie ukrywam, że na przestrzeni czasu ja autentycznie pokochałem te diody. One są fajne, mało tego, one pozwalają klimat, wnętrze zupełnie przebudować, dać inne wrażenie. No i w zasadzie od tych już tak pewnych 17 lat, bo teraz już mamy 2021 rok, tym się zajmuję. Mhm. A więc pozwalamy ludziom jakby w tych swoich wnętrzach mieć trochę magii. Teraz architekci też o to dbają, natomiast my umiemy na to spojrzeć nie tylko przez pryzmat estetyki, wyglądu, ale też jeszcze tej technologii, inżynierii, żeby to nie tylko było wyglądało tu i teraz, jak klient rozlicza tą albo zleceniobiorca realizację, ale żeby to faktycznie jeszcze świeciło w latach. Mhm. Jaki jest profil Twojego klienta? Kto najczęściej korzysta z Twoich usług? Oj, ponieważ nie jesteśmy takim czystym producentem, teraz mówię o Softmasterze, nie mówię o drugiej firmie, bo tam my produkujemy te źródła światła. W Softmasterze mamy już produkt w postaci świecącego źródła światła. Czy on będzie w postaci listwy, takiej sztywnej, z diodami, które świecą, czy będzie w postaci oktagonu, kwadratu, prostokątu, to mam źródło światła, nazwijmy to taką żarówkę. I teraz ja tą żarówkę mogę zainstalować w tych miejscach, gdzie jest potrzeba. I jedną z grup klientów to są po prostu klienci indywidualni. Wszyscy klienci, którzy budują dom, urządzają mieszkanie, gdzie w tym momencie mają architekta albo sami widzą, wiedzą u sąsiadów, że te LED-y jakby tak zamontować w różnych miejscach, to by ładnie to wnętrze uatrakcyjniły. I to jest jeden klient. Ale ponieważ mamy dobre źródła światła, to i w tej branży działamy już 17 lat, to też znajdujemy odbiorców wśród przedsiębiorców, firm. Ponieważ czy to są lampy sygnalizacyjne w marketach tych wielkopowierzchniowych, jak tam wózki widłowe przejeżdżają przez te rolety zamykane, to takie dodatkowe sygnalizatory, żeby uważali na spuszczaną bramę, my je wytwarzamy. Pewnie Państwo chcielibyście, żebym zadał pewnie jeszcze więcej pytań, ale chciałbym przejść do innego tematu, dlatego jeśli macie pytania do Ryszarda, albo być może ktoś z Państwa jest na etapie, że właśnie będzie dobierał oświetlenie w swojej realizacji, budowie swojego domu, bądź ma znajomych, których wymienia, warto napisać, żeby Ryszard rozwiał Wasze tajemnice odnośnie lumenów, kelwinów. Przepraszam się, bo atmosfera spotkania jest tak sympatyczna, że umknęła mi jedna rzecz. Mhm. Gdyby Państwo coś, co jest moją osobistą pasją, jeszcze potrzebowali podświetlić elewację, coś, co uatrakcyjnia już nie tylko wnętrze, dom wewnątrz, ale też na zewnątrz czyni go atrakcyjniejszym, też to kocham i w tym pomogę. Wiesz, chciałem zmienić właśnie temat, bo chciałem porozmawiać i zapytać Ciebie, czy wprost pandemia, lockdown wpłynęły jakoś właśnie na tą branżę?
Poza tym, że kontrahentów być może ograniczyło, to czy bezpośrednio jakieś takie uderzenie było? Popatrz, odpowiadając wprost, oświetlenie, które realizujemy dla naszych klientów, czy to indywidualnych, czy tych już bardziej firmowych, ono się wpisuje w całą branżę budowlaną. I teraz tak, ja bym nie chciał, mówiąc zupełnie szczerze, żeby wpłynęło, ponieważ musimy mieć jedną świadomość. W procesach decyzyjnych, inwestycyjnych, czy to tych dużych inwestycji, czy tych naszych małych, jak już ktoś zaczął przed pandemią, to on raczej idzie tym torem. Tak. On jakieś środki miał zabezpieczone. On jednak może nie wybierze mojego oświetlenia, nie wiem, za 5 tysięcy. Może będzie chciał wybrać, zastosować za 3 tysiące. Może będzie szukał oszczędności, ale on raczej to musi dokończyć. I o ile wiemy, od kiedy już mamy to, co mamy, okres pandemii, od marca tamtego roku, o ile więcej miałem obaw na początku tego okresu, to patrząc na razie wstecz tego prawie mijającego roku, jeszcze tego nie czuję. Ja podejrzewam, że to odczujemy jak cała budowlanka dopiero w najbliższych miesiącach, bo tutaj te procesy muszą pierwsze być tworzone, żeby inwestować i teraz mogą być jakby już wstrzymane decyzje, szczególnie no, że w budowlance pod kątem nieruchomości, lokalu i tak dalej jesteśmy wszyscy, czy w większości na online, to też jakby nie zachęca do inwestycji. Reasumując, na chwilę obecną no, mogę się tylko cieszyć, nasza branża nie ucierpiała. Podejrzewam, że to się zmieni, bo w budowlance i naszym oświetleniu bezwładność pewnych spraw jest dłuższa. Ty jako przedsiębiorca, notabene z doświadczeniem bardzo dużym, tak? I z doświadczeniem w jednej branży, w której mówiąc wprost, jeśli od 2004 roku, no to już kilka kryzysów gospodarczych, a jeden na pewno, który mieliśmy tam w 2008 roku, był i przetrwał. To jakie wskazówki byś mógł udzielić kolejnym przedsiębiorcom, co oni powinni robić, żebyśmy z tego kryzysu również wyszli poniekąd, no, może podobną obronną ręką jak z każdego poprzedniego? O Boże, gdybym znał idealną odpowiedź, to pewnie nie siedziałbym tutaj z tobą, tylko może jakąś ważniejszą funkcję piastował. Natomiast no dobrze zauważyłeś, w perspektywie czasu i lat, cokolwiek by nas nie spotkało, to musimy mieć świadomość, że jest to jak ta sinusoida akurat w zakresie dolnym, że coś, co teraz nas zupełnie zmieniło i zmieniło nam otoczenie, to się za chwilę no, z powrotem odmieni. Więc wśród naszych, nie wiem, czy mogę użyć takiego określenia, że ci bardziej świadomi to po prostu zastanawiają się tylko, na ile przetrwać, w tym sensie oczywiście, że nie mamy zleceń. To jest naturalne i usprawiedliwione teraz, a też ich jakby obsługujemy z działów, branż, z restauracji, z hoteli, z tych, którzy nawet gdzieś tam z przemysłu rozrywkowego, dyskotek, bo to w naturalny sposób oni muszą na przeczekanie wszystkie środki wyłożyć na to, żeby przetrwać. To tam stoją. Natomiast bardziej bym widział, że jeżeli ja mam nagle większą ilość czasu, nie jestem zaabsorbowany tym, co mnie nakręcało cały czas, a jestem w takim etapie życia i prywatnym, i zawodowym, to mam dodatkowe atuty, chociażby w postaci tego wolnego czasu, żeby na spokojniej usiąść, zastanowić się i przemyśleć, co mogę zmienić, ewentualnie co bym w tym momencie mógł wykreować. Wśród swoich znajomych, którym branżę kompletnie zamroziło, mam piękne przykłady, jak można było o 180 stopni zmienić swój profil. No bo no jak mogę prowadzić teatr, jeżeli mam w tym momencie, nawet jak to był teatr taki kameralny i prywatny, kiedy nie mogę go prowadzić, a żyć z czegoś muszę. Więc ilość pomysłów jest różna. No będę bardzo szczery, nie musiałem tego robić. Nie musiałem zewnętrznym jako wyzwalaczem być w tej sytuacji i zastanawiać się. Więc nie do końca czuję się właściwym odbiorcą twojego pytania i
i obym nie musiał na nie odpowiedzieć tak w przyszłości. Natomiast nie, no, w naszej działce, jak mówię, dla mnie marzec był ten tamtego roku bardzo refleksyjny, czy nie będę musiał sobie zadać o wiele więcej pytań, jak przetrwać. Czas pokazał, że to jeszcze nie jest nieszczęście, że w tym momencie w każdym przypadku jestem zwolennikiem pozytywnego myślenia. I to mnie chyba też jakoś gdzieś tam pionizuje i powoduje, że jest mi łatwiej do tego podejść. Natomiast czy miałbym jakieś rady dla kogoś? No po prostu się nie załamywać i spojrzeć zawsze chociażby na swoją sytuację z drugiej strony i dostrzec plusy. Ryszard, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, za Twoje wskazówki, ale jeszcze nie skończę naszej do końca rozmowy, dlatego że mam jeszcze kilka próśb i kilka spraw do załatwienia z Tobą. Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy jeszcze poznali Ciebie trochę prywatnie, więc wylosuj jedno pytanie. Ja je przeczytam oczywiście, żeby to było zaskoczenie zupełne, bo to jest taka fajna sekunda, kiedy po prostu jak gdyby ktoś usłyszy pytanie. Okej, dobrze. No to w takim razie mamy pytanie techniczne, mówiąc wprost, ale trochę techniczne już dzisiaj było, więc, ale techniczne, ale też jak gdyby pokazujące duszę przedsiębiorcy. Jak to, a Ty będziesz jak gdyby idealnym tego przykładem, po prostu już to widzę, uśmiecham się, dlatego że, jak wspomniałeś, pierwszy biznes 94 rok, drugi biznes 2004 rok, tak? No i 17 lat już w tej branży. W 94 na pewno będzie pierwsza część tego pytania, ale co jest potem dalej? Bo pytanie brzmi, notatnik i długopis, czy już zmiana na laptop? Wolałbym ani pierwsze, ani drugie, a mieć tak jak moja żona. Czy wiesz, że ona do tej pory, nie używając żadnego notatnika, żadnego kajetu i kalendarza, w rodzinie, to ona pamięta o wszystkim najlepiej, nie tylko w rodzinie, ale i zawodowo, tego bym życzył każdemu. Niestety, w moim przypadku, tak, mam kolekcję kalendarzy, czyli to odpowiada Twojemu notatnikowi. I jak doskonale wszyscy wiemy, przyszedł taki rok 95 w Katowicach na jesień, kiedy można było już nabyć kartę do przyszłego telefonu i ja to zrobiłem. W związku z tym to był mój pierwszy telefon. Jako wdrożeniowiec nosiłem, oczywiście pomijam, bolała mnie głowa, to tak na marginesie, ale zaczął się okres, w którym już nie musimy pamiętać numerów, no bo przecież numer się wstukuje do komórki. Tak. Potem były lata i tu masz rację, że moja branża jakby IT, ta podstawowa, trochę mi pomagała w tym, w sensie bycia na bieżąco z nowinkami technicznymi i ze świadomością, że jeżeli no, tak się złożyło, że los mnie nie obdarzył perfekcyjną chłonnością i pamięcią, a trzeba sobie w biznesie radzić, w związku z tym jest to tylko kwestia takiej mądrej organizacji. Więc ja dość szybko pozyskałem właśnie notatniki, ale takie już elektroniczne z rysikiem, w których mogłem sobie w mądry sposób wszystkie ważne mnie rzeczy notować. Ryszardzie, jeszcze jedna rzecz, ponieważ jak gdyby bardzo miła rozmowa i mam nadzieję, że Państwo będziecie kontynuowali tę rozmowę również później w komentarzach i nie tylko branżowo dopytywali, ale również w kontekście Twojego doświadczenia. Chciałbym, żeby ten kanał miał jak gdyby kolejne odcinki, więc dlatego gdybym Cię mógł prosić, abyś zarekomendował kogoś do następnego odcinka, to bardzo proszę teraz. Tak, ponieważ faktycznie znałem formułę i wiem, że należy przedstawić, a powiem szczerze, doświadczając już tego samodzielnie i przed, no i chociażby podczas naszej tej rozmowy, wiem, że się może tylko ucieszyć. Będzie to Adam Janik z firmy Multi Financial, który zajmuje się finansami w tym dobrym wydaniu, ponieważ jak sam twierdzi, jeżeli ktoś ma potrzeby, a wszyscy je mamy, on z reguły, czy to są indywidualne potrzeby hipotecznych kredytów, czy to są deweloperzy, czy inni, którzy w tym momencie mają większe potrzeby, tam już mówimy o milionach, faktycznie staje na wysokości zadania od wielu lat ze skutecznością i satysfakcją wszystkich stron, więc z przyjemnością Adama mogę rekomendować. Super. Panie Adamie, bardzo serdecznie Pana zapraszamy do nas.
poznamy ciekawą zapewne Pana historię, ale również dowiemy się, jak ta branża wygląda w nowej rzeczywistości. Ryszardzie, jeszcze na koniec, bo to już naprawdę, mówiąc wprost, jak to się mówi, jest miło, ale będę musiał jak gdyby powoli zmierzać do końca, a na koniec to tak naprawdę przejdźmy do życzeń. Czego byś życzył sobie, swojemu biznesowi na dziś i na przyszłość? Biznesowi, żeby trwał, a może nawet się rozwijał. Ja już mam swój wiek, więc potrafię jakby być realistą. Tobie, żebyś miał co najmniej tak wyzwalających uśmiech tutaj współpartnerów w dyskusji. To światło LED-owe sprawia nastrój. A mojej rodzinie, żeby już nie musiała pracować online, żeby już mogła przejść w real, o czym wiem, że marzą. Mhm, i myślę, z tym realem to w zasadniczo większej grupie osób tego bym bardzo życzył. Super. Ja również przyłączam się do tych życzeń i życzę Ci właśnie zwrotnie tego, żebyś firma, żeby się rozwijała, żeby klienci coraz częściej, jak to się mówi, do Ciebie również przychodzili w realu. Dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę. Państwu również dziękuję za ten dzisiejszy odcinek. Zachęcam do komentowania tego filmu, do pytań do Ryszarda. No i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek, w którym przedstawię kolejną ciekawą historię. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa prowadzi restaurację, kawiarnię, salon kosmetyczny, salon fryzjerski lub jakikolwiek inny punkt usługowy, to pamiętajcie, że Stamper to również aplikacja z programem lojalnościowym, dzięki któremu w nowoczesny sposób możecie zrealizować i pozyskać nowych klientów. Więcej informacji dowiecie się na www.getstamper.com.